Hej, witam was serdecznie, z tej strony Hallak. Słuchajcie, dzisiaj znów bitewka z konsoli. I tym razem sponsorem tej bitwy jest kolega Hincul.pl. Jak jesteście zainteresowani jego filmami, to spokojnie możecie to na YouTubie wpisać i zobaczycie, jak tam mu idzie na konsoli, bo chyba gra tylko na konsoli, albo przeważnie na konsoli. Bitewka, która tutaj będzie pokazana, jest słynnym pojazdem AT-15A. Jest to jeden z moich ulubionych pojazdów, nie ukrywam tego. Ma on swoje wady, co chyba widać już teraz, ale ma też bardzo, bardzo dużo zalet. Po pierwsze, dostał buffa, który powoduje, iż nielosowany jest ten pojazd na 9 poziomy. Z dziewiątkami trzeba było już goldem strzelać, zresztą z ósemkami niektórymi też, ale tutaj można się obyć. Pamiętajmy, że jest to pojazd premium, więc użycie golda kłóci się z zarobkami, prawda? Jeżeli ktoś kupuje sobie czołg premium do po prostu do grania i tylko przy okazji chce zarobić, no to super. To naprawdę grając goldem tym pojazdem będzie wychodził na zero, moim zdaniem, albo nawet będzie zarabiał. No bo wiadomo, że szybkostrzelność tego TDK powoduje, iż możemy szybko zmieniać amunicję, prawda? Troszeczkę inna sytuacja jest zazwyczaj, kiedy gramy pojazdem z długim reloadem, prawda? Wtedy mamy na przykład załadowany gold, no i jak w coś strzelamy, to już nie zmieniamy raczej. Dobra, tutaj wyjechanie. No, myślałem, że będzie zgąskowanie. Tutaj w wieżę był strzał. No i zobaczymy, jak długo przetrwa. No, tamten się ustawił tak średnio na jeża, bym powiedział. I odnośnie jeszcze takiej zmiany amunicji. Jak macie za to działo spamerskie typowo... Oj, ten wyjechał. No to wtedy bez zastanowienia zmieniacie. Dobra, tu jest suczka. Suczka, jak przyceluje w dynks, to jest kiepska sprawa. No tutaj nie na autoaimie się jedzie, kurde bela, suczkę, bo wszystko wchodzi w jarzmo za zero. Ale dobra, wycofuje się. Czy odpali teraz strzał? No zobaczcie, to jest tak spamerskie działko. Tylko że no to działo na auto-aimie nie pozwala grać. Ono ma za słabą penetrację po prostu. Jeszcze suczka właśnie w środku ma wiadomo co. Dobra. Na razie cóż tu jest? Obrażeń nie widać, ale 10 przebić było. Coś z tyłu zajeżdża. Uwaga, uwaga, proszę. No i zobaczmy jeszcze. Okej, rozwalony. Na razie dwa fragi. Kolejny T-29. Słuchajcie, tu jest pozycja idealna, ponieważ ten garnek, w który wszystko wchodzi, można schować, prawda? Zawsze tak się starajcie, jeżeli mapka na to pozwala, żeby schować ten garnek. No i wtedy przeciwnik gdzie może strzelać? W otwór przy dziale. Okej. No ten, taka szarża to zdecydowana przesada. Paradoksalnie, nie wiem, czy ten pojazd jeszcze jest dostępny, ale naprawdę, jeżeli jest przecena na niego, to bardzo wam go polecam. Jeżeli komuś nie przeszkadza takie jeżdżenie bardzo wolne, no bo to jest wada. Dodatkowo na piaskownicy... No i teraz ten T-29 niestety... Tutaj będzie rozwalony, dokładnie. Jest to bardzo, bardzo fajna zarabiaczka. I to niedroga, jeżeli upolowalibyśmy jakąś promocję cenową. To naprawdę niedroga. Pozwala się ładnie pobawić. Czym słabsza jest nasza drużyna, tym lepiej, ponieważ w odróżnieniu od innych TDK-ów z wysoką alfą, na przykład Ferdynanda, T-29
ten Tedek bez problemu radzi sobie z medium tankami, na przykład w pojedynkach 1 na 1. Bez problemu. Chyba że go dopadną na jakimś tam rozległym, takim otwartym terenie, no to wtedy wiadomo, że go objedzie. Ale gdy mamy tylko jakiś kamień, jakiś stok, jakiś domek, to tutaj wychył działa jest tak duży, że nawet jak gość nas z boku trochę zajedzie, to jeszcze spokojnie to odkręcimy. Także jest to bardzo, bardzo ciekawy Tedek. Wbrew pozorom, oczywiście on nie jest wyposażony w takie działo jak te późniejsze, a te 15 zwykły, który ma działo świetne, no ale dzięki temu pociski są bardzo, bardzo tanie. Natomiast w AT-15 pociski są niestety dosyć drogie. No i coś kapuje. Zostało raz, dwa, trzy, cztery, pięć pojazdów przeciwnika. Cały czas oczywiście pokazuję wam bitwy. Nie ze względu w sumie na te pojazdy i tak dalej, tylko żebyście zobaczyli sobie, jak wyglądają mapki. Bo wyglądają niby tak samo, ale jednak troszeczkę inaczej. No tutaj kolega zdekapuje to bez problemu. Kawu trójka, jak nie przyceluje dobrze, to nie będzie w stanie przebić na zwykłym pocisku AT-15. Jest zbyt gruby pancerz. Tutaj kolega Hinzul widzę jednak na auto-aimie jedzie bardzo, bardzo dużo. Ja wolę celować tym pojazdem. Na auto-aimie to jest takie... taka loteria. No dobra, no dobra. T-43 nie przedstawia. Nie wiem, czemu on stoi. On się w ogóle nie chowa. Po prostu stoi w miejscu. Chyba z heków zapytał. Coś tak mi się wydaje. On jest zgąskowany? Zobaczcie, nie mogą przebić. Absolutnie. 43 HP zostało. Kiedyś ten pojazd miał 950, teraz ma 1050. Jest to bardzo duży buff. Aha, prawie. No tu widzę, jest taka bardziej zgrana komunikacja tymi... Nie wiem, może na padzie to jest lepiej robić, typu tam jedź za mną, chodź tutaj. Na PC-cie to nie funkcjonuje. Ja wczoraj grałem, miałem taką serię bitew, chyba 10 bitew, dwie wygrane. O, słabizna była. Chyba muszę zrobić film o tej fałce niemieckiej 9 poziomu, jak należy z nią grać, jeżeli ona jest w drużynie, bo... Ten czołg może wygrać sam bitwę i może bardzo pomóc, ale tylko wtedy, kiedy zaopiekują się nim ludzie z drużyny. W innym przypadku niestety jest bezbronny. No dobra, zostały trzy pojazdy przeciwnika, w tym najgroźniejszy jest teraz chyba Babok. Bo Babok ma może na strzał. To by mnie wnerwiało, takie coś. Non-stop wyskakuje, że coś tam dołączyło do grupy, coś opuściło grupę. To jest bez sensu. Nie potrafiłbym się skoncentrować. O, znowu coś. Wiadomość od Kaksza. To jest lipa na konsolach. Mam nadzieję, że to można wyłączyć. No dobra, jeszcze jest AT-7, czyli te dwa TD-ki, które stały na początku. Zobaczymy, jak im pójdzie. No, znowu wiadomość, coś tam. O Jezus! A ta siódemka jedzie przodem, bardzo słusznie zresztą. Szkoda, że kolega Hinzul nie podjechał tutaj pod te... No, jest. No właśnie, na... Uszkodzono wroga.
tamten został wydojony praktycznie. Tutaj układ mapki, zobaczcie, że się w ogóle nie zmienił praktycznie. Tylko jest taka grafika bardziej, jakby to powiedzieć, bardziej nadająca się do FPS-a, wydaje mi się. Taka jednak troszeczkę inna. No dobra, został tylko już babok. Kolega nie przerzuca na HE. No tutaj HE niestety jest... O, teraz przerzucił. Jest dosyć mały kaliber i może się zdarzyć tak, że wcale fajnie to nie będzie. No tutaj jakoś ładniej to wygląda, naprawdę. Te otwarte tereny wyglądają jednak troszeczkę ładniej. Ta grafika bardziej mi przypomina operację Flashpoint. Zdecydowanie. Znowu coś tam, wiadomość od Grom. O, jest baboczysko! Niecelne. O, teraz weszło, 202. I... schował się. No ale 7 fragów jest, czy będzie 8? Dobra, schował się kolega tutaj za góreczkę. Zaraz zniknie. Szkoda, że to jest z filmu, nagrywam, nie mogę tego przyspieszyć. No jednak... O, 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 o! O, zagapił się, myślał, że za kamienia wyjedzie. Dobra. Taka to była bitwa, słuchajcie. Zobaczmy, ile kasiory. No to jest fajniej zrobione. I też medal Wittmana tu jest, widzę. Proszę bardzo, taka litania. 51 tysięcy zarobku. Bez premium minus 3400. No bo z golda było strzelane sporo. Ale zobaczcie, 2500 podstawowego expat, tylko że na konsoli trochę inaczej to liczy. 5000 obrażeń. 5000 obrażeń w takiej ruchliwej bitwie, że nie tylko stoimy w miejscu. Właśnie AT-15A uważam, że to jest bardzo, bardzo dobry wynik. Dobra, to tyle. Żegnam się z wami. Dzięki serdeczne za powtóreczkę. Do usłyszenia.